złote gody to, tak jak wiemy, 50 lat, ale jak kto woli, jest to 600 miesięcy, a gdy chcemy lepszego efektu, to możemy powiedzieć, że jest to ponad 18 tysięcy dni nieprzerwanego, mniej lub bardziej harmonijnego, ale jednak wspólnego pożycia małżeńskiego. 50 lat razem. Taki jubileusz świętowały małżeństwa z terenu miasta Słupcy. Tak zwane złote gody obchodziło 28 par. Dla zaproszonych gości była to świetna okazja do spotkania i rozmowy. Bardzo fajnie. Wtedy można spotkać ludzi, z których mijamy na ulicy i nawet nie wiemy, że są chociażby rówieśnikami naszego ślubu, roku tego samego. A dziś spotkaliśmy bardzo, bardzo wielu znajomych, może z widzenia bardziej. Ale mówimy sobie dzień dobry i teraz jeszcze więcej będzie osób, które będziemy witać, przechodząc gdzieś i spotykając się. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Jak zwykle przy tej okazji parom wręczono medale od prezydenta, kwiaty oraz symboliczne upominki. Każdego roku miasto Słupca pamięta o tych, którzy tworzą jego historię. Często na tej sali zasiadają w takich okolicznościach nasi rodzice, nasi dziadkowie, czyli ci wszyscy, którzy wcześniej budowali to miasto, tworzyli dorobek Słupcy, a my w tej swoistej sztafecie pokoleń przejęliśmy od nich pałeczkę. Jesteśmy kontynuatorami tego wszystkiego, co oni zrobili wcześniej. Dlatego podziękowałem wszystkim jubilatom również za pracę na rzecz rozwoju naszego miasta. Życzyłem im zdrowia, wszelkiej pomyślności, zarówno dla nich, jak i dla ich rodzin. Mimo upływu czasu świętujące pary dokładnie pamiętają, jak to wszystko się zaczęło. Pierwszy raz żonę zobaczyłem zupełnie przypadkowo. Potem spotkaliśmy się właściwie, kiedy ja byłem tam służbowo, żona w szkole. No i tak powoli, powoli zaczęła ta znajomość rozwijać się. Ze znajomości przeszło do tego, co jest dzisiaj, czyli wspólnego zaufania, miłości, radości i szczęścia i pociech, które nam się urodziły, a wtedy już mamy następne pokolenie i czekamy, aby również wyrosły, mogły się ożenić, mieć dzieci i żyć minimum tak długo wspólnie jak my. Zebrani wznieśli też symboliczny toast za dalsze szczęśliwe lata. Aby właśnie takie były, potrzebnych jest kilka ważnych rzeczy. Trzeba dużo cierpliwości wzajemnej, szacunku, no i miłości przede wszystkim. Coś jednak, nawet te 50 lat musi przetrwać, żebyśmy mogli być razem dalej. Jak długo? Jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo. Aby jak najdłużej. W zdrowiu i szczęściu. Zdjęcia oraz listę wszystkich par znajdziecie na twojasłupca.pl.